Cześć, jestem Mr. Kors i witam was w 17 odcinku z Wiedźmina. W ostatnim odcinku wykonywaliśmy jakieś tam zadanie poboczne, biliśmy się tam... dla Ziggy'ego, wiecie, zarobiliśmy całkiem nieźle kasy. Zamknęliśmy tutaj... Slep. Tak. Z kadzidłami. Jak to się nazywa? Poza tym... Poszliśmy tam... I wiecie... Koleś chciał od nas kupić recepturę jakąś tam specjalną z tego sklepu, ale jednak się okazało, że chciał po prostu fistek produkować. I to był jakiś koleś z Salamandry. No i byliśmy tam w Binduze, gdzieś tam. I... U jakiejś czarownicy, aby nam odczerwała medalion, ten, który... Dostaliśmy od młodego, jeszcze po podgrodzie. Jeszcze na podgrodzie. No, na podgrodzie. Dobra, teraz idę pogadać z Zoltanem. O tym, jak to się dzieje. Ej, czy... Dobra, już pięknie. Zładowała się. W końcu. Spoko, Strix nie ma żadnej opcji dialogowej, więc jeszcze tylko... Jaskier i... Trzymaj się ode mnie z daleka. Przypomniał mi się jeszcze jeden fajny quest. Więc pozwolicie, że jeszcze szybko go wykonamy i idziemy do Zoltana. Wydaje, że trzeba było iść tu. No właśnie. Król Wiedźminów! Wiedźmin król! Z przyjemnością. Świętujecie coś? Wielką wygraną! Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu tam? Trzynastka odrąbał mu łeb i przyczepił do sieci. Zachowaliście się jak bydło. A co, zabawić się nie można? To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja! Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi! Obstawiamy, panowie! 10-1 na Wes! Wiedźmin, wiosło na ścianie! Gdzie jest wiosło na ścianie? Zwyciężyła! Wes! Ej, no bez jaj, to nie było żadnego wiosła. To są obezrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Nawidły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vejopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosha! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam! Niegodne bohatera! Ale mam pomysł! Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna! Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon. Daj spokój. Nie warto. Gówno wiesz. Tym razem wam się poszczęściło, kundle. Precz stąd! Muszę się przejść. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. Dobra. Pamiętacie, jak czekaliśmy na odsiecz w jaskini? Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz. Stary. Nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zaschło. Polej no tam który! A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że wychędożę 4 Eski na raz?
Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze! Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy trzynastka da radę Wiedźminowi. Oczywiście, że trzynastka nie da radę Wiedźminowi, no niestety. Z Wiedźminem nie ma nikt szans. Dobra, teraz puścimy myszkę. To jest piękne. Trzynastka, musisz jeszcze poćwiczyć. A idźcie wy wszyscy w cholerę! Olej na tam, który! Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na drzewo? Nie pamiętam. Napij się, to ci się pamięć odświeży! No, panowie, tym razem Fen przeciwko Wiedźminowi! No, znowu pokonamy kolegę. No, pięknie. Geralt, nagroda jest twoja. Niech ci służy. Opchnij się po całym, jeszcze mi niepotrzebne, ale dobra. Panowie, nasze zdrowie jest całkiem jak po bitwie. Garga, garku, garnie. Tam to było chlanie. Zażgaliśmy cały pole bitwy. Na kurwich dupach do raju! Niezły tekst. Podoba mi się. Tak. Trochę się spieszy. Toście pochlali? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego! Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy? Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział. Słuchaj no, jestem Wiedźminem i mam ciężkiego kaca. Lepiej mów. Dobra, dobra. Idźcie do burdel mamy, ona zna szczegóły. No, co nam dużo powiedział? Dobrze, czemu nie zapłaciłem? Geralt, na Sakan, pięknie. Bez mieczy, bez niczego. Na kacu. Dobra, idziemy do burdel mamy. Szefie, a co jest w tej Pogadamy z nią, odzyskamy nasze rzeczy i... pójdziemy do Zoltana. Chyba w następnym odcinku, to jeszcze nie wiem. Masz pozdrowienie od komendanta Loredo, śmieciu. Geralt, no co za lama, dobra. Wczytajmy i tyle. No pięknie, dobra, załadowałeś, idziemy. Czy nie chce mi się iść na koło? A nie mam na serce, że... Nic w ogóle. No super. Skarby króla Vridanka. A w tamtych? Nic przynad tego nie mam. Później przyjdę ich tutaj po prostu wtłuc. A teraz idę na około ładnie. Tak. Ale nie chcę tego, ja chcę to. No, trzeba odzyskać rzeczy. Tu Biały wilk we własnej taki... osobie! Co taki Wiedźmin Maciego Gamratka? Ale ci są wnerwiający. Dobra, niech się ładuje, a jak nie, to niech się nie ładuje. Ja idę tu od razu do Garvenu. Szukasz potworów? Dobrze trafiłeś. Ciekawe, tam gadał. Wiesz, jak to jest dobrze trafiłeś. Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica.
Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. Może innym razem. No to do widzenia. Witaj. Czym... Podobno ty naj... Lepiej. Lepiej. Nie ma... No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze. Bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? Aha, dobra, idziemy. Co to był ten Foltest, co go zabili? Fajny jest. Ten, co kazał mówić do siebie w łyku? Nie, tego dzisiaj widziałam. No nie wiem. Kurwa, poczekaj, aż się odsłonię. Bo ci gały wypadną! Zatańczymy, biały misiu! Padam do nóg. Dobra, idziemy. Do Wes odzyskam nasze rzeczy i do Zoltana. Bo w końcu wiecznie będziemy robić tego questa. Czy zaraz on się będzie kończył, bo ogólnie już przechodziłem Wiedźmina, więc... Mutant! Tak naprawdę znam większość questów tutaj. Nie wiem, czy to wszystkie, czy to nie wszystkie przeszły. Najwyżej jakieś pominałem. Hmm? Rozmawiałem z burdelmamą. To wszystko prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Jaki tatuaż? Taki jak my. No i masz. Cholera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucały się gdzie popadło, schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. Dobra, idzie. Gdzie jest kufer pod oknem? Gdzieś tu. No. Gdzie to miało być? Wiosło na ścianie. Spoko, ja też żadnego wiosła nie widzę. I co mam tak dużo rzeczy? A tak, mój jeczy jest o wiele lepszy. A ten... Mogę wyrzucić. Rozprawia skierana, muszę... O, dobra, niech już tak będzie. Coś jeszcze, trofeum, dobra. Ogólnie, nie tak drogo to sprzedam, więc idziemy sobie stąd. Uważaj na siebie. Co jest? Jeszcze jestem przeciążony. Znoszonych butów nie potrzebuję. Muszę posprzedawać te wszystkie dziadowe rzeczy. Skąd ja mam tyle dratew? O, masakra. Geralt, już. Jeszcze coś, dobra. Skóry to nie chcę. Jedna sztuka, dobra. Idziemy to szybko sprzedać i... do Zoltana. Chodź, no właśnie, od razu tam w karczmie posprzedaję. Z niebo może być parę... Dobra. I co tam uważasz? Dobra, sprzedajmy tu wszystkie dziadostwa. Wyważony sztylet. Tylko jeden mam. Dobra, niech sobie zostanie. Z tego nic nie... Tego... To nic nie waży, bo tego nie chcę sprzedawać. Moment, to wypył. No, nie zostanie.
To nic nie wa... dobra. Ta. Dratwa. A niech będzie 26. Embryon Endriagi. Trochę waży. Dobra, 15 zostawię. Ja ten kamień żywiołów dużo. Ogólnie to tanie jest, więc ktoś to sobie kupię. Krew tu pojadę. Oponekera. Po co mi z tego dziadostwa? Dobre 30 styk. Ród meteorytów nie sprzedaję, żelazo sprzedam. Rąk się. Dobra, nie zostanie. Nie jest taki ciężki. Serce na kera. Dobra, zostawię. Skóra. No dobra, skóra może się przydać. Szpony na kera. Zęby. O, masakra, ile ja mam cudostw. Ruch Fendry jakiś. Też jakiś cudostw. No i od razu lżej. A w dzień wołania dzieciaków. Dobra. Zapiszmy go co gra i idziemy do Zoltana. Rzekł tajemnic? Nie. Zabójcy królów, właśnie. I robimy już questa głównego. W końcu. Mimo, że już mi mało czasu zostało. Ura, tu siedzi Zoltan, tak samotnie. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. A, chodzi ci o to, co jakiś fiuciowy krzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorveta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorvet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorvet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. No, to lecimy. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jaki rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorvet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczy? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Dobra, lecimy. No, Zoltan, prowadź. No, weź biegnij, dziękuję. To jest niefajne, że co jakiś czas sobie Zoltan zaczyna iść tak powoli. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z łuków. Co? Nie, to Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co?
Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie kujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Tak, akurat. Będziemy mieli oczy krabopająka. Przydadzą się. Jej, fajny mostek. Fajnie tu. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Dobra, przenotujmy sekundę. Chodź nie. Zdecydować. Na pewno mamy coś na krabopająka. Dobra, które by tu użyć? Pajęczolej. No, niech będzie. Następny. I lecimy. Można by jeszcze jaskółkę zażyć. O, Geralt. Jaskółeczka i tyle. Piękna animacja. Picia. Nie wiem, czy mi się ta jaskółka przyda, ale ogólnie eliksiry są ważne. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Geralt. Świetnie, Geralt padł. Co za lama. Dobra. Powtórzymy do bitwy. Miejmy nadzieję, że się niedawno zapisało, bo ja się złamę. Obyś się zrobił zapis przed tym, jak się zaczęliśmy z nim bić. Bo inaczej się złamuje i po prostu nie chce mi się. No. Dziękuję pięknie, wczytuję się. Teraz pół godziny czekania. Czyli ta.
To jest najgorsze Wiedźminie, te ekrany loadingowe. Jakie to szczęście, że w trójce będą tylko trzy. Przez całą grę. Które będą trwały godzinę, zapewne. Tego się bawię. No miejmy nadzieję, że jakoś to zoptymalizują i będzie fajnie. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja sprawa. No chodź tu. Trochę. Dobra, teraz mi się zregeneruje trochę życie. Dobra. I ubijmy dziadyga. Zoltan, niech wylezie stamtąd, dziadostwo. Ciekawe, gdzie utknął tego szczątki. Aha, super. No dobra, szczątki muszę przeszukać. Troszkę piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Puść Zoltana, Jorvet. Masz mnie. Mam was obu. Wiedźmina, który najwyraźniej szuka brzydkiej śmierci. I krasnoludzkiego zdrajcę, który pluje na honor swych pobratymców. Wiesz, na co pluje, hędożony durniu? Na waszą całą zasraną zgraję, przez którą giną niewinni ludzie! Niewinni ludzie. Nawet zabawne, gdy wykrzykujesz to z przejęciem. Chcę królobójcy. Chcę Leto. Człowieka, za którego zbrodnie jestem ścigany. Gdybyś nie był pachołkiem Foltesta, nikt by cię nie ścigał. Oczekujesz, że wydam ci jedynego dłan, który na cokolwiek się przydał? Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Eb Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, dłan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo.
A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatger, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dłan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Calmeweth. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Spotkajmy się na miejscu. Muszę się przygotować. Wafail, Gwynblade. Tylko nie próbuj nic kombinować. Przyszedłem z tobą, to i wrócę z tobą. Nie, Zoltan. Twoja obecność tylko wzbudzi podejrzenia. Twoja wola. Tylko nie daj się zaszlachtować. Dobra. Będzie to resztki skrobu pająk. Aha, tu utknęły. No to stąd trzeba będzie jakoś dosięgnąć. Dobra. Ogólnie teraz lecimy do Bindugi. No. Odczarujemy ten medalion, bo później zapomnę o tym. Jeśli teraz tego nie zrobię, to później tym bardziej. Kurczę, które nie tutaj przyszłem? Tędy, co nie? Jakoś. Może jednak nie. Ale tędy, to już przejdę. Co nie? No właśnie. Dobra, teraz nas idzie do Bindugi. A z Bindugi pójdziemy do Elfich Ruin. Fajnie by było odczarować sobie ten medalion. Szczęście przynosi, więc... czegoż by nie. Dobra, idziemy tu. Tu prosto drogą. Tak, tu kokony. Zostały jeszcze po Endriagach, których już nie ma. Był tak typowo w lewo. No wiecie, ogólnie już normalnie bym kończył, bo trochę długi ten odcinek. Ale że chcę jeszcze to załatwić, no to zrobię wam odcinek 40 minut. A poza tym, dawno nie było odcinka. No i ważne jest dla mnie to, aby właśnie to wykonać. Nie. Tam powinno pójść. O, masakra, pogubiłem się już. Tu. Dobra, wyjdzie. No, tu właśnie. Trafiłem, na szczęście. Idziemy do chaty tej całej wiedźmy. Aha, kolejny piękny ekran ładowania. Ale się kręci na koło, dobra.
Kurczę, mogłem stawić mniejszą jakość, a wtedy więcej miałbym FPS-ów. Lepiej by się grało, ale dobra. Witaj. No i tu ona jest. Pogadajmy o amulecie. Chcesz go... Powiedz mi wszystko. Pytaj. Czego potrzeba do odprawienia obrzędu? Esencji śmierci, języka trola, oczu krabopająka i płodu Endriagi. Powiedz mi coś więcej na temat serca Melitele. Podobno amulet wykonano w czasie koniunkcji sfer. Temu, kto go nosił, dawał nadludzkie możliwości. Nie wszystkim to odpowiadało. Przy pomocy jakiejś mrocznej siły amulet został przeklęty. Stracił swoją dawną moc. Dobra. Bo ja nie mam języka trola, co nie? Spoko, muszę znaleźć język trola. Kurczę, skąd ja mogę go wziąć? Kurczę, muszę wygrać. O, masakra. No to będzie piękny odcinek, 50 minut. No, inaczej nie zdobędę języka trola. Chciałbym zagrać. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może... Aha. Spoko, nie chcę z nami zagrać. Musimy wyjść jeszcze do karczmy i załatwić tam, to dobra. Wiecie co? Zrobimy to później. W karczmie jest taki fajny koleś. No właśnie, brakuje mi jeszcze języka trwa. Ale już go sobie jakoś znajdę. Zdobędę. A teraz dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć!